19 grudnia radni zdecydują, czy przyjąć przygotowany przez ratusz budżet na 2014 rok. Projekt został już przedstawiony mieszkańcom i czeka na głosowanie. Wydatki miasta na 2014 rok oszacowano na blisko 177 milionów złotych. Dochody zaplanowano na poziomie 168 milionów. Blisko 15 milionów zostanie przeznaczonych na inwestycje. Deficyt wyniesie 9 milionów 600 tysięcy złotych i zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę. Zadłużenie miasta wynosi ponad 80 milionów złotych. Każdy budżet jest budżetem trudnym, ponieważ jest to zawsze budżet wyboru. Oczekiwania są znacznie większe niż możliwości finansowe miasta. Ten budżet jest o tyle jeszcze trudniejszym budżetem, że coraz bardziej zacieśniają się ograniczenia wprowadzone przez Ministerstwo Finansów dla samorządów, stąd coraz trudniej jest tworzyć kolejne budżety miasta. Ale udało się, budżet jest przygotowany, budżet jest, myślę, budżetem ambitnym na miarę naszych możliwości. A jeżeli chodzi o stronę inwestycyjną, jest to pierwszy budżet, w którym nie występują środki unijne, ponieważ one się w tej chwili już zakończyły. Czekamy na kolejne rozdanie środków, mamy 2 lata przed sobą, kiedy inwestycje będą prowadzone tylko i wyłącznie ze środków własnych budżetu, a nie są to małe wartości, ponieważ planujemy około 15 milionów złotych wydać na inwestycje w roku 2014. Największe pozycje z zakresu inwestycji to 4 miliony, 2 miliony z puli powiatu na przebudowę ulicy Nowowiejskiej, 2,5 miliona na pomoc finansową dla powiatu tczewskiego na przebudowę mostu, 2 miliony na remont ulicy Sambora. Remontowane mają być również ulica Biskupa Dominika i ulica na terenie tzw. Fabryki Domów prostopadła do wyremontowanej już Jagiellońskiej BIS. W obu wypadkach za dokumentację zapłacą mieszkańcy bądź działający tam przedsiębiorcy. W projekcie są też środki na stworzenie dokumentacji przebudowy ulicy Jedności Narodu i parkingu przy ulicy Ściegiennego. W dokumencie znalazło się też 100 tysięcy złotych na dalsze zagospodarowanie skweru koło dawnego Polomarketu na Słostrzygach, 600 tysięcy na budowę boiska na osiedlu Bajkowym oraz 600 tysięcy na zagospodarowanie łącznika Armii Krajowej z ulicą Topolową. Zaciskamy pasa już od kilku lat. Powoli się przygotowujemy do nowego rozdania. Gromadzimy możliwości pozyskania środków. Te możliwości polegają na tym, że każde środki unijne niestety są poprzedzone wkładem własnym, stąd też musimy w tym budżecie obniżyć poziom zadłużenia. Robimy to sukcesywnie. Poziom zadłużenia obecnie budżetu miasta jest poziomem całkowicie bezpiecznym. Jesteśmy przygotowani do nowego rozdania środków unijnych. W projekcie budżetu po raz pierwszy w historii znalazła się kwota przeznaczona na zadania zgłoszone przez mieszkańców w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Kwota 500 000 złotych, jeżeli radni oczywiście uchwalą 19 grudnia, bo to będzie sesja budżetowa. W roku przyszłym mieszkańcy sami zdecydują o to, na jakie cele mają być przeznaczone te pieniądze. Założenie jest takie, że oczywiście nie mają być to pieniądze przejedzone, czyli nie będzie to dotacja do, na przykład do wyjazdów, kolonii i tak dalej. Będą to prace inwestycyjne, takie, które pozwolą na pozostawienie po tym budżecie czegoś konkretnego.